Nazywam się Przemysław Wojciechowski, jestem szefem kuchni w Blue Mountain Resort. Jakub Chycki przyszedł do nas, poprosił mnie na salę, przedstawił również pana Tomasza Adamka oraz zróżnicował jego dietę. Góruje generalnie kasza, dużo wołowiny, dużo cielęciny. Czasami również serwujemy rybę. Wszystko musi być najwyższej jakości, przede wszystkim świeże. U nas w hotelu generalnie dostosowujemy się do potrzeb naszych gości i nie było to dla nas żadnym zaskoczeniem. A jeżeli chodzi o pana Tomka, to dania mówi, że są bardzo dobre, smaczne, no i przede wszystkim dodają mu siły do każdego kolejnego dnia treningów. Tylko na sali treningowej, jak przychodzi zmęczenie, to jest powaga. Albo właśnie na Tomka żona nakrzyczała, nie wiem, albo go brzuch boli, a poza tym to są żarty. Wszystko jest na poważnie, proszę Państwa, tu nie ma lipy, nie ma żadnej lipy. To jest pełna powaga, live z brutu, full zasadzka. Proszę Państwa, to cały nasz ken. Lubię w ogóle oglądać sparingu, bo mało widać te wielkie rękawice, praktycznie połowa ciosów była pana na kask, na gardę, na rękawice. Się przyzwyczaiłem od lat. To jest dla Tomka najgorsza część obozu. Wszystko lubi, kocha trenować, ale nienawidzi sparować. Tak było zawsze. Po ciężkiej, w junior ciężkiej, w ciężkiej traktuje to jako zło konieczne. Nigdy nie lubił sparować i myślę, że to się nie zmieni do końca. Good. You have to bind your movement, everything else will fall into place. Right there. Punch. Okay, and. Well, underneath, walk with me. Straight. Every second. Concentrate. To jest tylko praca, pamiętajcie. Ja znam mistrzów sparingu, którzy w ringu nie pokazywali nic. A znam też takich, a byli tacy, co nie mogli sparować, a byli mistrzami. Evander Holyfield jest tego pierwszy przykład. Robota. I tak ma być. Najbardziej intensywne sparingi, jakie toczę, to z bratem. Nie, ja ogólnie mu się daję, co nie, żeby nie było, że bije starszego brata, nie? Kończy prawa. Dobrze. Kończy góra. Dobrze. Wyjaśnili sobie bracia wierzbicy co nieco z dzieciństwa, kto komu kradł zabawki, wszystko zostało dzisiaj wyjaśnione. Zrobili bodajże około 7 rund. Naprawdę szły mocne bomby i nie oszczędzali się w ringu, także o to chodzi, praca. Dobra, co mam poczucie? Tak na taki intensywny sparing? Przeprowadziliśmy się z Łomnicy do Szklarskiej Poręby i jesteśmy bardzo zadowoleni. No chyba jak to ludzie, trochę nie lubimy zmian na samym początku. No niby było taka ekscytacja, że będziemy w nowym miejscu, ale nie wiedzieliśmy czego mamy się spodziewać, a okazało się super. Tutaj mamy fajniejsze warunki, bo jest sala treningowa w tym samym budynku, gdzie mieszkamy, czyli tak naprawdę zjeżdżamy tylko windą bądź schodzimy schodami i mamy salę treningową do boksu albo kawałeczek przychodzimy na siłownię. Także warunki są naprawdę super. No i jak zawsze jedzenie mega, mega pyszne. Od dłuższego czasu pojawiła się taka koncepcja, żeby jednak 10 czy 12 tygodni przygotowań nie koncentrować w jednym miejscu. To też nie jest przypadek, że czasami przy okazji dużych projektów sportowych, czy jak na przykład zespoły piłkarskie mają obozy przygotowawcze, to te bogatsze kluby w Europie nigdy nie czynią przygotowań w jednym miejscu przez 5 czy 6 tygodni. Tutaj mieliśmy taką możliwość, żeby spędzić kilka tygodni w jednym miejscu i pojechać potem w drugie miejsce. Szklarska Poręba, nowe życie, jak w Madrycie. I wszystko dobrze, warunki świetne. Mamy na miejscu jest ring, sala, druga do siłowni, a siłownia też jest w budynku, więc mniejsze utrudnienia, nie trzeba jeździć, także więc czasu na odpoczynek. A czas pokaże,
jaki będzie Adamek 21 kwietnia, bo forma jest najważniejsza 21. Oby Zdrówko dopisywało i dzień po dniu to, co mamy zaplanowane, byśmy zrealizowali, by 21 być w ringu nieuchwytny, szybki. To są właśnie te moje atuty, którymi chcę wygrać kolejną walkę. Wymykamy się wcześniej przed dziennikarzami, bo się chcemy dobrze rozgrzać. Chcemy już tą główną pracę za 30 minut, która się odbędzie, już chcemy być do niej gotowi. Więc po prostu chcemy się dobrze, efektywnie rozgrzać przed pokazem. Nasz niesamowity, niepowtarzalny, proszę Państwa, proszę zobaczyć tą rękę. Nie, ty nie mówię powtarzalny, bo panie trenerze. No. 17 godzina, spóźniony, ale nie ma usprawiedliwienia, ale się usprawiedliwia. Dzisiaj Media Day, zwykle wiemy, że to tak wygląda, że jest 2-3 rundy tarczy, zabawa, wszyscy udają, nikt tego nie robi na poważnie. Dzisiaj chcemy, żeby dziennikarze zobaczyli taki oczywiście wycinek przygotowania fizycznego, natomiast jeden fajny, myślę, dynamiczny odcinek treningu proponowanego przez Kubę. A myślę, że na wykładzie. A ja bym chciał, żebyś ty myślał, że jesteś na treningu, nie? Gdzie jestem? Jeszcze raz, nie wracaj! Jeszcze raz, nie wracaj! Zainteresowanie jest bardzo duże. Dwa zwycięstwa, najpierw z Haumono, potem z Kasim. Walkę z Zimnocha z Abelem oglądało w Polsacie Otwartym 312 tysięcy widzów. Adamka z Kasim blisko 1,7 miliona, także fantastyczna oglądalność tego pojedynku w Częstochowie. I like all the attention. I think this should all be about me. Let's talk about me. I love attention. Of course I do. Ja ciągle mam przed oczami Tomka z 95 roku, kiedy ważył 75 kg. Oczywiście był młodszy, miał wtedy 19 lat, to było dawno temu, to był 95 rok. Ale dzisiaj to jest, mówiąc krótko, kawał byka. Teraz oczywiście to też nie jest taki jakiś potężny, ciężki, ale widać, że jest kawał mięśnia. Kuba Hyczki ubrał specjalnie na tą konferencję najmniejszą koszulkę, z jakich miał. Taka była ściśnięta. To jest jedyna koszulka, jaką dostałem, taką kompresyjną. Normalnie za chwilę spękają twoje bicepsy, bo się od tego... Kuba Hyczki! You are no longer in charge of the diet. Smacznego! You are no longer in charge of the diet. This is for now on, right here. Jedziemy na mecz Śląska-Wrocław, który gości tutaj Wisłę Płock i oczywiście zwyciężamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wchodzimy jeszcze trzeźwość z odległości, jak świeczkę nie dotykają zrządzenia. Dziękuję, czekamy na światełko z prawej strony. Dobrze czy źle? Ready? Zielone. Dobra. Wszystko w porządku, miłego meczu. Dziękuję. Dzięki bardzo i powodzonka. Dzięki, wzajemnie. Na razie 1-1. Jak zostanie, no to mamy przynajmniej remis. Dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę jest cheat day. Także dzisiaj można sobie pozwolić. Ale od jutra ciężka praca i rygorystyczna dieta. A teraz zapraszam, słuchajcie, do nas dzisiejszą gwiazdę i naszego gościa. Uwaga, uwaga, słuchajcie. Mateusz Masternak, chodź do nas. Następna walka twoja
To jest walka w Częstochowie. Z kim skrzyżujesz swoje rękawice? To będzie pojedynek rewanżowy. Będę walczył z Jurim Kalengą, z którym miałem już przyjemność boksować w roku 2014, 21 czerwca. I teraz przyszedł czas na wielki rewanż. Rewanż u nas, na naszej ziemi. I nie będzie inaczej, jak tylko triumf Wrocławia i mój. Codziennie, znowu, po raz kolejny. WCA, ciężka robota, ale nastawienie jest bojowe. Do boju. Taki plekacik dostałem od mojego rywala, który zrobił, chyba jego grafik, przesłał mi, tak żebym sobie mógł umieścić w mediach społecznościowych. Plekacik bardzo przyjemny. Po rotacji lewy sierpowy urywa głowy. Worki były wczoraj. Wczoraj rano miałem sparring, a dzisiaj taki dzień, no nie tylko workiem człowiek żyje, więc dzisiaj chciałem, by trochę moje ramiona, w ogóle ciało odpoczęło od worków, więc zrobiłem trening dynamiczny. Piłki lekarskie, praca bardzo krótka, intensywna. Ten trening, może nie jest, on nie wygląda na ciężki i tak dalej, ale to jest bardzo ciężki trening dla mojego układu nerwowego. A jutro znów do ringu, sparring. Po południu jakaś technika z trenerem. Dzisiaj nie było mojego trenera na sali, dlatego że miał też swoje zajęcia, ale to nie jest tak zawsze, to pierwszy raz się zdarzyło. Trenujemy zawsze bardzo mocno i to nie jest tak, że trenuję sam. Bardzo dobre ćwiczenie dla nas, dla pięściarzy. Nie chodzenie na całych dłoniach, tylko na kościach, by wzmacniać nadgarstki, by w ringu przed niczym nie ustępowały. Dieta jest bardzo ważna w sporcie, ponieważ po ciężkim treningu musimy szybko uzupełnić to, co straciliśmy w trakcie zajęć. I dobrze by było, żeby po poszczególnych zajęciach jeść odpowiednie posiłki. To było bardzo pyszne. Z Byfit Natura zawsze jest wszystko pyszne. Dlatego w hotelu, a nie w mieszkaniu, że zbyt mało bywam tutaj, by mi się opłacało wynająć na stałe mieszkanie, a nikt się nie zgodzi tak mieszkanie wyrywkowo od czasu do czasu wynajmować na miesiąc, półtora. Mateusz Masternak, jak wraca z pierwszego treningu, czyli tak jak teraz, to idzie spać, bo jest zmęczony, a jak wraca z drugiego treningu i jest już po kolacji, to bierze jedną z książek i się relaksuje. Moje życie jest bardzo, ale to bardzo nudne. Ale ta nuda jest tutaj, ale nudy nie będzie w Częstochowie na noc zemsty. Musicie tam być i to zobaczyć na żywo, bo będzie się działo. Master Kalenga 2 to na pewno zapewnia wielkie emocje. Jesteśmy w Zielonej Górze na Starówce. Spacerek przed sparingiem. Na weekendy zjeżdżam do Zielonej Góry po ciężkim obozie, ciężkim tygodniu z Poznania. Tam przeniosłem swoje przygotowania od poniedziałku do piątku. W piątek właśnie zjeżdżam do Zielonej. Dzisiaj mam sparing z Tomkiem Makowskim z Maku Gym. Gymy, pracujesz na barku? Tak, cały czas. Pod prawą ręką przechodzisz, pod prawą, tak. I praca. Przed hitową walką, długo oczekiwaną przez kibiców, sparowałem właśnie z Floydem, przed walką właśnie z Manem Pacquiao. Imitowałem jego styl, uczyłem się go na pamięć, także jego team był zadowolony ze mnie. Mega przeżycie, doświadczenie. Widziałem, jak trenują mistrzowie, trenowałem z mistrzami, sparowałem. Nie nastawiałem się na jakoś na ten sen amerykański, jak wszyscy mówią, bardziej na przygodę. No ale boks jest ciężkim kawałkiem chleba, także nawet profesjonalni bokserzy chodzą też do pracy, trenują ciężko, walczą i pracują, także to nie jest tak kolorowe, jak wszystkim się wydaje. Nie zbieraj w
wróciłem do Polski zoperować się, no ale też dostałem taki impuls od mojej ukochanej Sylwii, przyleciała do mnie do Vegas, to był taki impuls, gdzie podjąłem już ostateczną decyzję. Michał prezentuje naprawdę świetny poziom. Zrobiliśmy, no w sumie jest to początek naszej współpracy, zrobiliśmy na początek 6 rund dobrego sparingu w dobrym tempie. Troszeczkę poznaliśmy się na tarczach. Ja sobie też popatrzyłem, co jest potrzebne, nad czym trzeba pracować. Coraz mocniej biję. Raz, przejście. Wysyłam 1 kwietnia w Częstochowie na PBN. Zawalczę z Damianem Wrzesińskim. Tak, chyba walczyliśmy 2 lub 3 razy ze sobą. Są tak naprawdę stare dzieje, to jest amatorstwo. No ta ostatnia walka, nieszczęsna dla mnie walka, bo już w pierwszej rundzie złamałem rękę. Ta ręka złamała się jak gałąź. Nadal mam tam gwóźdź taki tytanowy. I tak naprawdę kolejne rundy toczyłem jedną ręką, a pomimo tego wygrałem walkę. Ale tak naprawdę nie zawracam sobie tym głowy, bo teraz jest boks zawodowy i przyszedł taki czas, że się zmierzymy. I tak jak on mówi, chcę sobie wyjaśnić, więc możemy wyjaśnić właśnie 21 kwietnia. Był przygotowany, kurde, najlepiej jak w karierze. To jest mój teraz cel. Interesuje nas tylko zwycięstwo. Nie ma lekko. Po przylocie tutaj do Polski otworzyłem klub w Zielonej Górze, Chudecki Boxing Club. Dzisiaj piątek, obiecałem swojej grupie, że będę właśnie w piątki odwiedzał i jak widzicie flagi tutaj amerykańska i polska wiszą. Dlatego pewnie, że 6 lat praktycznie byłem w Stanach. Rękawice, które dostałem od Floyda, sparowałem w nich. Bardzo się cieszę, że mogę wrócić na tak dużej gali, jaką jest Polsat Boxing Night. Znam siebie, wiem, że będę na pewno na 100% przygotowany i będzie dobra walka. No jesteśmy tutaj u mojego dobrego kolegi, świetnego fizjoterapeuty Marcina Lubika. Po ciężkich treningach właśnie on tutaj doprowadza mnie teraz do mojej przyszłej walki, właśnie do odnowy biologicznej, żebym jak najlepiej właśnie wypoczął do kolejnych treningów. Jak tutaj? Nie, tam jest okej. Jest okej? No. Tu? No. Okay. Szczególnie górna partia pleców, rotatory, barki. Damian ma też mocno spięty odcinek gęźwiowy. No jeszcze ten etap przygotowań jest na tyle intensywny, że jutro, sobota, niedziela również mam trening. Dlatego tym bardziej tutaj staramy się wpleść masaż i ogólnie całą odnowę biologiczną właśnie gdzieś pomiędzy treningami, żeby to było jak najlepiej. Dzisiaj jest powiedzmy jeszcze taki przyjemny masaż, ale będzie na pewno etap taki, że gdzie będę mocno pospinany po ciężkich treningach i masaż będę traktował jako kolejny trening, ale no efekty będą takie, że będę na pewno lepiej przygotowany do kolejnych treningów i do walki. Skurwa, tak jak poród, kurwa. Jak żona rodziła, to podobnie. No, w końcu skończony masaż, było trochę udręki, ale jutro już będzie tylko lepiej i jedziemy dalej. Na pewno też dorosłem na bazie mojego doświadczenia już tyloletniego, że odnowa jest bardzo ważna, zarówno mocny trening, jak i też odnowa. Właśnie jedną z terapii, którą stosuję, to jest właśnie tlenoterapia, to terapia tlenem stuprocentowym. Jedna sesja trwa około 60 minut i to powoduje właśnie to, że szybciej po prostu zachodzą procesy regeneracyjne w organizmie. No jesteśmy właśnie tutaj pod areną. Tutaj generalnie zacząłem swoją taką już poważną przygodę w klubie amatorskim PKB Poznań razem z Michałem Chudeckim, z moim przyszłym rywalem. No właśnie tutaj trenowaliśmy wspólnie i przygotowywaliśmy się do swoich walk. No. No, piękna sala. Dobre wspomnienia. Właśnie tutaj w tym ringu toczyliśmy też tutaj sparingi klubowe. Razem z Michałem również. Michał był dla mnie też wielkim motywatorem zawsze. Był zawsze tytanem ciężkiej pracy i na pewno też brałem z niego przykład. Walczyłem z Michałem właśnie w półfinale Mistrzostw Polski w Poznaniu. To była nasza ostatnia walka. Uważam, że tą walkę wygrałem. Michał twierdzi inaczej i dlatego ta nasza walka przyszła właśnie w Częstochowie. No, będzie sprawdzeniem swoich umiejętności i sprawdzeniem siebie. Bardzo chciałem tej naszej walki z Michałem.
Nie ukrywam, że Michał jest na pewno świetnym sportowcem, ciężko haruje na treningach, ja tak samo. Nie twierdzę, że będzie łatwo wygrać, ale nastawiam się właśnie na to, że będzie ciężko i tym bardziej jeszcze to dodatkowo mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. No, z mojej perspektywy ta walka wyglądała jednogłośnie wygrana na moją stronę, nie ma o czym gadać. Każdy, kto był na tej gali, to może powiedzieć to samo, jedynie po złości ktoś ewentualnie mógłby powiedzieć po prostu, że ją przegrałem. Ja Michałowi po tej walce od razu powiedziałem w twarz, kto wygrał tą walkę, powiedziałem, że ja tą walkę wygrałem, że on nie wygrał. Michał wtedy nic nie powiedział, nie wiedział, co ma powiedzieć. No, mamy okazję teraz kolejny raz zawalczyć i tak naprawdę najważniejsze jest teraz tu i teraz i ta nasza przyszła walka. To, co było tam, niech sobie każdy myśli, co sobie myśli, a ja po prostu już myślę o naszej przyszłej walce w Częstochowie i żyję tą walką po prostu. Jak te właśnie poznańskie koziołki na pewno w ringu i emocji na pewno nie zabraknie.